Co Teresa Lipowska mówi o samotnej Wielkanocy? Czy faktycznie widziano ją w domu opieki? Jako komentarz powiem, że Teresa Lipowska to jedna z bardziej znanych i cenionych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Wielu Polaków kojarzy ją dzięki roli Barbary Mostowiak z serialu M jak miłość. Niestety, życie prywatne Teresy Lipowskiej nie jest usłane różami. Aktorka spędziła Wielkanoc w domu opieki. Pani Teresa w wywiadzie udzielonym dla Świata Gwiazd zdradziła, że jej życie prywatne nie jest usłane różami. Starość jest straszliwa. Mając 86 lat mam w głowie dużo młodziej, mam plany, ale już wiele się nie da, po prostu się nie da. Ja już do teatru nie chcę, wspominała aktorka. Serialowa Barbara Mostowiak nie bała się wprost wyznać prawdy o tym, że często czuje się samotna i w pełni rozumie, z jakimi wyzwaniami mierzy się wielu seniorów w naszym kraju. Jak jestem w domu, to jestem samotna, samotność każdego dopada, to dobija, mówi, wspominając o zmarłym mężu i dorosłych dzieciach. Wigilia inna niż wszystkie, Teresa Lipowska zabiera głos. Poruszający apel wzrusza do łez. Wspomniana samotność szczególnie doskwiera wielu seniorom w trakcie świąt. Z tego względu aktorka silnie związana jest z Domem Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, gdzie przebywają największe polskie gwiazdy kina, teatru i muzyki, np. Jerzy Połomski. To właśnie tam święta wielkanocne postanowiła spędzić Teresa Lipowska. Na wielkanocnym spotkaniu znalazła się sama śmietanka. Tymczasowo w ośrodku tym przebywa Irena Santor, a wedle doniesień portalu shownews.pl na spotkanie dotarli także Kazimierz Kaczor, Teresa Lipowska, Adrianna Godlewska-Młynarska, Daniel Olbrychski i Krystyna Demska-Olbrychska czy Grażyna Marzec. Teresa Lipowska apeluje o rodzinne święta. Chociaż coroczne spotkania elity polskiej piosenki i kinematografii obrazują, że artyści pomimo upływu lat dalej wspierają się wzajemnie, obraz ten ma swoje drugie dno. Pani Lipowska apeluje, aby w ten szczególny okres w roku pamiętać o swoich bliższych i dalszych krewnych, którzy mogą czuć się samotni. Bardzo chętnie tu przyjeżdżam i podczas obiadu chętnie podzieliłam się jajeczkiem ze swoimi starszymi kolegami. Niestety już nie wszyscy, część odeszła, część jest chora. Mamy duży kontakt z tymi, co pozostali. Wspominamy razem cudowne rzeczy. Tak jak im, tak i Państwu składam najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, radosnych, rodzinnych świąt. Teraz te rodziny się bardzo rozpadają, jeden na Seszele, a drugi na Karaiby, prawda? Żeby to jajeczko było z dziećmi, wnukami i najbliższymi. Uśmiechajcie się. Przychodzi wiosna i będzie cudownie, apeluje Teresa Lipowska na łamach Super Expressu. My Pani Teresie też życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.